Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego kwiatka. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego kwiatka będziemy potrzebowali 4 prostokątnych pasków o wymiarach 4,5 na 10,5 cm oraz kwadratu o boku 4,5 cm na środek naszego kwiatka. Zaczniemy sobie od tych moich żółtych. To będą płatki naszego kwiatka. Na początku kartkę trzymając tak, zginamy na pół w ten sposób. Następnie tą krawędź przykładamy do tej krawędzi. I teraz tą krawędź przykładamy do tej tutaj powstałej linii zgięcia. Z drugiej strony robimy tak samo. Następnie musimy wykonać zgięcie, które będzie się zaczynało tutaj w tym punkcie, a kończyło w tym. I odginamy tylko jedną warstwę. Z tej strony robimy dokładnie tak samo. Następnie kartkę odwracamy na drugą stronę i musimy tą tutaj krawędź przyłożyć do tej krawędzi. Następnie tą krawędź przyłożyć pod takim skosem, mniej więcej tak samo złożoną jak tą. Tutaj oczywiście ma się zaczynać zagięcie. My musimy na oko zobaczyć, ile tutaj zagiąć. Powinno być mniej więcej tyle samo, ile tu, żeby płatek był prosty. Następnie tutaj ten wierzchołek przykładamy tutaj do tego punktu w taki sposób. Z tym tutaj robimy podobnie, czyli ten wierzchołek przykładamy tutaj, gdzie kończy nam się ta krawędź. I tutaj z drugiej strony wykonujemy takie same ruchy. Kiedy już to zrobimy, nasz jeden płatek jest gotowy. Należy zrobić tak z pozostałymi 3 kartkami. Teraz zajmiemy się zrobieniem środka. Aby go zrobić, musimy kartkę złożyć na 4 części w obie strony. Czyli na początku składamy na pół, później do środkowej linii zgięcia przykładamy obie krawędzie. Przekręcamy sobie o 90 stopni i powtarzamy te same ruchy. Następnie karteczkę odwracamy sobie na drugą stronę i każdy z wierzchołków przykładamy do środkowego punktu przecięcia się zgięć. Kiedy to zrobimy, wracamy kartkę z powrotem na tą stronę i zaginamy sobie jeden paseczek z tej strony, drugi paseczek z drugiej strony i automatycznie zagnie nam się taki element. Wtedy sobie przekręcamy i znowu zaginamy z prawej strony i w ten sam sposób utworzy nam się drugi taki element. No i na końcu utworzą się nam 2 takie elementy naraz. Teraz tutaj w każdym
tutaj malutkim kwadracie będziemy musieli mniej więcej sobie na oko gdzieś tyle zagiąć, obojętnie którą stronę. Także najpierw sobie zaginamy to. Rozginamy tutaj ten malutki kwadracik. I tutaj powstał nam taki kwadracik z zagięć. Który musimy wgiąć do środka. W taki sposób. I musimy tak zrobić z każdym tutaj tym kwadratem. Kiedy nasz kwadracik już będzie tak pozaginany, jest gotowy. Teraz, kiedy już złożyliśmy wszystkie nasze elementy, bierzemy je sobie, bierzemy jeden żółty i nasz środek pomarańczowy. Odwracamy sobie w ten sposób naszą żółtą kartkę i tutaj z tego pomarańczowego jakby wyodrębniamy jeden taki kwadrat, który wpychamy między te dwie krawędzie. W taki sposób. Z drugiej strony to wygląda tak. I ciągniemy to w dół, żeby tam się schowało. I do oporu. Z tej strony wygląda to w taki sposób. No i łączymy analogicznie wszystkie elementy w taki sam sposób. Czyli tutaj dodajemy, ustawiamy sobie i ciągniemy w dół, żeby się złączyło wszystko. Kiedy już to zrobimy, nasz kwiatek jest gotowy. Teraz pokażę Wam, jak zrobić liścia i łodygę. Do zrobienia liścia potrzebna nam jest kwadratowa, malutka karteczka o wymiarach 4x4 cm. Na początku naszą karteczkę składamy na pół wzdłuż jednej przekątnej. Kiedy to zrobimy, jedną krawędź odginamy pod kątem mniej więcej w taki sposób. Nie ma żadnego punktu odniesienia. No i z drugiej strony robimy analogicznie tak samo. Następnie ten tutaj wierzchołek odginamy w dół, też bez żadnego punktu odniesienia. Ja zaginam mniej więcej tyle. Z drugiej strony wyrównujemy, żeby było tak samo zagięte. I teraz musimy wykonać takie linie zgięcia, poczynając od tego punktu. Robimy je oczywiście tak trochę na oko. Ja sobie zaczynam tutaj wzdłuż tej krawędzi. Zaginam w ten sposób. No i odginam na przemian raz w jedną, a raz w drugą stronę. Tak, teraz odwracam i tutaj kontynuuję zgięcia. Mocno na końcu należy docisnąć. No i otwieramy sobie naszego liścia delikatnie. I jeszcze tutaj można te wierzchołki odgiąć w dół,
żeby liść nie był taki kanciasty. I nasz liść jest gotowy, na razie odkładamy go na bok. Do zrobienia łodygi potrzebny nam prostokąt o wymiarach 4 na 16 cm. Należy po prostu go zwinąć w taki rulonik. Ja zaczynam od tego wierzchołka zawsze. No i wszyscy wiedzą, jak się robi rulonik. Jak ktoś chce, to może być grubszy, cieńszy. Ja sobie preferuję takie cieńsze. No i zwijamy, zwijamy. I kiedy zwinie nam się już ten wierzchołek i troszkę tutaj się kawałek nawinie, no powiedzmy tyle, to bierzemy naszego liścia i go tutaj w taki sposób wkładamy i zawijamy sobie dalej. I się automatycznie sam zaczepi, nie trzeba go przyklejać na żaden klej, tylko sobie po prostu on tam będzie tkwił. No i zwijamy do końca. No i na końcu, jako origamista nie polecam, ale jako zwykły człowiek polecam skleić to kawałkiem taśmy bądź kleju, bo to się będzie rozpadać. Ja używam zawsze drobniusiejkiej kropelki kleju. Liścia można wygiąć sobie tak w dół troszkę. I teraz bierzemy naszego kwiatka. No i w kwiatku, tutaj w środku, gdy rozchylimy, będziemy mieli taką malutką dziurkę, w którą można włożyć nasz tutaj, naszą łodyżkę. Jeżeli jest troszkę za gruba, to można jakoś tam pozwijać, żeby sama końcówka była taka cieniusieńka. No i kiedy to zrobimy, nasz kwiatek jest już gotowy. Dziękuję Wam za oglądanie mojego poradnika.